Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku z połączenia dwóch dużych wydziałów. Wydział zlokalizowany jest w trzech miejscowościach w tej chwili: w Katowicach, w Sosnowcu i w Chorzowie. Naszym marzeniem jest, aby w przyszłości wydział był zlokalizowany w jednym miejscu, tu w kampusie chorzowskim, gdzie jest potencjalnie taka możliwość. Przede wszystkim kształcenie. Nasi studenci są naszym najwyższym priorytetem. Wydział oferuje kilkanaście programów kształcenia na kierunkach ścisłych i technicznych. Absolwenci naszego wydziału są przygotowani do pracy naukowej, pracy w roli specjalistów, jak i kreatorów nowych technologii i wizji przyszłości. Nauczanie na wysokim poziomie nie byłoby możliwe bez badań naukowych na bardzo wysokim poziomie. Badania naukowe realizujemy na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych w sześciu instytutach. To właśnie zespoły badawcze współpracujące właściwie z zespołami badawczymi całego świata zapewniają to, że Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych prezentuje najwyższy światowy poziom badań naukowych. Dbamy o to, aby na naszym wydziale nie brakowało takich wydarzeń, inicjatyw, które pozwolą naszym studentom rozwijać ich pasje naukowe. W tym celu cyklicznie organizujemy takie wydarzenia jak Święto Liczby Pi, czynnie uczestniczymy w Śląskim Festiwalu Nauki, wspieramy działalność kilkunastu kół naukowych, nie tylko chemików, fizyków, matematyków, ale także mikromechatroników czy grafików komputerowych. Mamy też oczywiście ofertę dla naszych przyszłych kandydatów. Każdy kierunek promuje siebie poprzez organizację tzw. dni otwartych, a w ramach programu Kształcenie dla przyszłości nasi wykładowcy dzielą się swoją wiedzą z młodzieżą szkół w regionie. W imieniu całej społeczności Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj dokładnie to, czego szukacie. Witamy na Wydziale!